Tere. Dobry wieczór, nazywam się Maciej Makuła, to jest druga część no streamu, nie boimy się tego nazwać. To nie jest żadna wyrafinowana forma, to jest po prostu let's play z Outlasta, gra uchodzi za horror. Przy czym być może to zainteresuje tych z was, którzy lubią takie materiały z osobami zrównoważonymi psychicznie. Mi się raczej nie zdarza krzyczeć do komputera. Znaczy, lubię opierdzielać na przykład partnerów w grach, partnerki, prawda? Natomiast do tam istotek wirtualnych średnio żywię jakiś afekt. Nie, afekt to jest złe słowo, ale jakieś uczucia głębsze. Czy to jest sensei? Tak, ta myszka jest, ona jest spoko. Czy znaczy, ona jest ponad moje możliwości. Chociaż może to ona ogranicza moje APM-y, ciężko ją skonfigurować. Fajne jest, bo ma wyświetlacz od spodu. To kiedyś tam później pokażę na powiększeniu. Dobra, zalej gorącą wodą herbatę, czy czwarte, a resztę zimną wodą. A widzisz, a ja zalewam cały wrzątkiem i mnie parzy w język teraz, bo tu ma taki ten... No nie potrafię tego pić, ale coś w tym jest. Znaczy, ja nie potrzebuję żadnych środków. Do rzeczy. Outlast to jest horror o kolesiach, ktoś nie śledził tego. Dziennikarzu, który chciał jakąś tam firmę wydymać, nazwijmy, że... No okej, bo to by było zbyt suche, gdybym powiedział, że to jest Sokołów, Bogu Ducha winny Sokołów. Natomiast on się udał do jakiejś tam szpitala psychiatrycznego, który miał niezłe przekręty, no i się okazało, że trafił akurat na rozpętujące się piekło. Powinna przespać 5 minut, zanim zacznie ją pić. A widzisz, nie wiedziałem, że się 5 minut parzy herbatę. No i tutaj... Ach... Fragmenty gry są dzielone na takie epizody, kiedy bohater traci świadomość. I tu na przykład się budzę w miejscu, gdzie są wszędzie takie resztki ciał. No bo jakiś grubas je poprzymielił. Teraz tak, trzeba dojść do... I tu będą mi jaja, bo... Nie chcę wyczerpać baterii do tego, do kamery. Ja sobie w ogóle zrobiłem research. Ta kamera jest realistyczna. Ona ma... to nie jest tak naprawdę te jakaś tam wzmocnienie widzenia, tylko... To jest zamknięte. Tylko to jest podczerwień. Ona ma lampę podczerwienną, diody na podczerwień z przodu, dlatego tak widać, prawda, nie rozjaśnia terenu w nieskończoność, tylko to, co rozjaśnia lampka. Jak każdy sobie świeci po czujniku w kamerze, to zobaczy, że... Prawda? Na przykład kamery widzą sygnały z pilotów. Okej, to idzie zły już. Ja się tu postaram ukryć. No bądźmy logiczni. Znaczy... Najgorsze nic nie widać. Oprócz tej tutaj, tej. Ktoś sepla. Tak, tak, to jest ten gruby, zły rzeźnik. O, tam poszedł. I teraz... no jak tu jest ze strachem? Więc gra jest w porządku straszna. Tyle tylko, że no jest... Okej, idzie tam. I musimy poznać jego schemat poruszania się. Mi strasznie jest żal tych baterii. I więc gra jest realistyczna pod tym względem, że faktycznie będzie... Wzmożone zużycie prądu, kiedy korzystamy z termowizji, bo ona wykorzystuje niezłą całkiem baterię tych... Baterię. Żaróweczek, diod, prawda? Wczoraj mówię, że jest dobry i się zaprzyjaźnicie. No tylko on... Przyjaźń to jest taka jak z Rosją, nie? Że... Okej, tędy nie wyjdę. Jaką mierbę kupiłeś? Właśnie nie mam pojęcia. Niestety. I stracę jedną z 10 bateryjek. Ja bym chciał wyjść z tymi bateriami z tego miejsca i je gdzieś sprzedać, prawda? Żeby bohater coś z tej wycieczki miał. Bo to jest jedyny przedmiot, który zbiera, ale to się chyba raczej nie uda. Że akcja toczy się w fabryce Duracella. No nie, no po prostu może więźniowie jedyne co mieli to baterie. O.
I tu zaraz przygasną. Na szczęście mam jeszcze 8, więc nie powinno być tragedii. Przepraszam. A. Tam jest pewnie zamknięte, ale... Żeby się nie okazało, że jestem głupi. Niestety, co jest takie skryptowane? To takie jego nerwowe sprawdzanie. Przeciwnicy tego nie słyszą. Na przykład. Że to ktoś tam już coś bardziej przeżywa. Zaraz, blok C dla cebulaku. Może, przepraszam. O. No i zaczyna się zabawa, prawda? O, sorry. O, ale tu jest wąskie przejście i prawdopodobnie on nie będzie w stanie tutaj się prześcisnąć. No. W ogóle gra oczywiście dokumentuje wszystkie moje poczynania, kiedy mam kamerę włączoną. I muszę znaleźć drogę do pryszniców. Coś tam mówi, Maciek mówi, że im bardziej się boję, tym bardziej cynicznie podchodzę do gry. I no coś w tym jest, no jakiś tam to gra na emocjach, nie? No chodzi o to wczucie się, prawda? Tylko, że... Jest problem z tymi horrorami, że normalny człowiek by się w taką sytuację nie w... Ten... Nie wkopał. I dlatego to jest takie surrealistyczne. Ważny też fakt. O, gra się zapisała. O którym nie wspominałem. Ta gra nie jest wysokobudżetowa. I to jest istotne dlatego, że... Ona pewnie będzie krótka. O, zamknięte. Tu coś się stanie, bo to jest jedno przejście możliwe. Zauważ, że się ręce ubrudziły. O, tu jest ten taki ten motyw przyszytej ręki. No, taki dla rozładowania napięcia. O! Tu był pan za tymi. Za takimi rzeczami. Czy jak na niskobudżetową grę cyfrowy, gra jest lepsza graficznie od nowej Amnezji. A ta nowa Amnezja, nie wiem, nie grałem w niej. Ale mi się wydaje, że tam może być jakiś przepis na sukces tej Amnezji. Natomiast jeśli ktoś szuka, bo ta nowa Amnezja nie jest bezpośrednio, jakby to ująć. Mi się wydaje, że ta gra jest bardziej właśnie podobna do starej Amnezji niż nowa Amnezja. Ponieważ no tutaj straszy nas dokładnie to samo, co w tamtej. A nową robią goście od Dir... No... Esther. Ale jeszcze nie grałem. O co chodzi w fabule? Jeszcze mogę powtórzyć. No trafiamy do... Czy koleś chce zrobić śledztwo dotyczące ośrodka dla... psychicznie chorych? Przepraszam, to... I... Okazuje się, że trafia do niego w momencie, kiedy tam się rozpętuje piekło. Oni są nieszkodliwi, oni wręcz kochają. O, ten... Przy okazji warto tu znaleźć... baterię. Bo zostało mi tylko 7 paczek. One świecą w ciemnościach, dzięki Bogu, więc już wyszedłem na zero. Dlaczego nie wszyscy ciebie atakują? Nie, bo ta gra jest logiczna. Nie wszystko chce zjeść. To są cierpiący ludzie, prawda?
Mars won't stop for long either. It'll come for us one by one until we're all gone. Oh, God! Dobra, tylko teraz tak. Fajnie, fajnie, a gdzieś trzeba stąd pójść. Co do fabuły, to już widzimy niestety schemat, bo tam pojawiły się informacje, że pacjenci nie byli traktowani terapią, tylko rytuałami, więc pewnie przywołali jakiegoś diabła. A, tu jest drożka. Bohater potrafi się wspinać. Ktoś myśli, że kto ich karmił. Ale to piekło rozpętało się przed chwilą. Więc oni jeszcze nie mieli czasu poumierać z głodu. Czy dużo osób nie żyje tutaj, nie? Więc... może to nie jest takie nierealistyczne. No, przepraszam. O. Występują QTE. I niestety największym problemem tej gry jest to, że mi się wydaje, jest strasznie liniowa. Znaczy, to jest takie Call of Duty. I niestety, jak się idzie w dobrym miejscu, to się po prostu dobrze idzie. I tego błądzenia mi tutaj brakuje. O, jest jakiś kolejny strzępek fabuły. No i jedziemy. Jest notatka przede wszystkim, potem zobaczymy do dokumentu. Będzie lekcja angielskiego. A nie, niestety bohater niczego nie zrobił ciekawego. Chris Walker, tu jest bug, dokumenty. I to się kręci fabuła wokół doktora jakiegoś Niemca, Gustawa Wernicke. Rudolfa. Miał 90 lat. Odszedł wykonując pracę, którą kochał, to jest najlepsze tłumaczenie chyba. Urodził się w Monachium. 918. A, był słynnym matematykiem. I pracował z Turingiem, proszę, proszę. To jest koleś, który stworzył podstawy tam dla funkcjonowania komputerów. Była maszyna Turinga. I coś robił złego podczas wojny, wiadomo, tej drugiej, kiedy Niemcy nieźle szaleli. Ciekawe. Wyemigrował do Stanów jak każdy nazista. Dostał wizę od jakiegoś departamentu Stanów. Pracował w Los Alamos, w Nowym Meksyku. I opuścił pracę podążając za fotografią plenerową. I troszczył się o koty. I wrócił do Colorado. Czy przybył do Colorado, pracować z tym Murkowem? Murkow to ta korporacja, która tutaj zrobiła cały ten cyrk. Prawdziwy humanista, czy tam coś takiego, z jakimś tam szczerym, a właściwie hojnym duchem. He lives no survivors, bardzo ładny. Ciekawe, co tutaj biega. Jeśli koszczysz się o kot, jesteś nazistką. Tak, tak działa logiczne myślenie. Jakaś taka ciekawa myśl, że odpowiednio zaawansowana technologia jest nierozróżniona od magii. Co jest tutaj tymczasem? No tu musimy się pewnie dostać, trzeba będzie znaleźć jakiś kolejny kluczyk. No nic, zabawy, ciąg dalszy. Humanitarny, przepraszam. Brakowało mi tego słowa. Zobaczmy tu.
Czy był stream po angielsku? Tak, tak. Ja do niego będę w weekendy wracał raczej. W ogóle jak teraz, a propos weekendów, ten weekend w Warszawie jest ten wielka promocja Battlefielda 4. Electronic Arts zaprosiło największych cyrkowców tuby. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wąziu Priwa. Jak mam teraz przeczytać Priwa? Przepraszam. A sorry. To jest Hitman w ogóle w tej grze. Znaczy on ma tylko wątpy, nic mi krzywdy nie zrobi, nie? Ale... Ale strasznie nudzi gościu. Ja idę od razu, bo nie wiem co. A. Szarpie. Tak, więźniowie z Elita Tarskowa. Aha! I była bardzo dobra rada od kolegi, żeby podążać za śladami krwi. Ale tu pewnie będzie gdzieś muszę przeładować. Bateria. O. To są te słynne świecące się baterie. Więc już się czuję lepiej. Żeby być przyczyny w poruszeniu myszką. Nie no, APM-y muszą się zgadzać. No, znaczy muszę... Ja troszeczkę odpuszczam to, co chciałem zawsze tutaj, nie wiem, jakoś poddać analizie podczas moich strumieniów. Czyli ten takie studium strachu. I dlaczego się nie boję? Wiadomo, że to jest stream. Czy jakbym grał, to bym się bał. Nie do końca, bo tutaj się tworzy... Czy wiadomo, że to jest gra, nie? Natomiast fajnie jest się wczuć. Tylko jak się wczuwam, to mimo wszystko wiem, że tak bym się nie zachował. Na stówę bym sobie starał zrobić jakąś broń improwizowaną. To mi dawało pewności, nie? To coś się pewnie stanie. A jeszcze nie. Tam jest D. Tu jest to. W sumie nie wiadomo, o, jakieś jest notatka od bohatera. Warto sobie to czytać. Notesik. Wall Rider. No i wszędzie piszą tego Warta. To jest takie starożytne bóstwo prawdopodobnie. Czy na razie tak możemy sądzić. Boisz się grać, gra na streamie z widzami. No to jest ciekawe doświadczenie, bo to jest takie... Ja mówię, dzięki... Ja się tutaj staram nie krzyczeć, nie ma wulgaryzmów. Więc to można spokojnie z dzieckiem sobie obejrzeć na przykład, prawda? Można siąść, dobranocka i tak dalej. No mi się wydaje, że jest miła atmosfera. Ja wracając do tej myśli. I tak. Markow, czy ta organizacja, prowadziła eksperyment zwany Projekt Wall Rider. No ale... Pacjenci mówią o tym Wall Riderze, jakby to było coś fizycznego. Albo właściwie... duch lub demon. No to czy tutaj na takie oczywistości, prawda? Nie jest to coś, w sensie gra, jakimś wyzwaniem umysłowym fabularnym. Ale wiem, jestem dopiero na początku. Coś, co znaleźli w górze, to jest ten Wall Rider. No i mówi, że... Ja bym sobie to ustawił w głowie jako taką złudzenie schizofrenika, ale właśnie coś widziałem. Może błąd na kamerze, a może to miejsce świruje. A ciekawe jest to, że nie, tego nie zobaczyłem, bo gadałem pewnie. No nic. Coś tam myśli, co z Romem. Kurde, boję... Czy tu jest pole? Nie, prysznice. Mam dojść do pryszniców, tak? Kurde, ja mówię, nie jestem fanem Romy. Natomiast problem z Romem jest taki... Zobaczmy tej ciemności, to już miłego będzie. Jakieś zabawki czy coś. Słyszałem, że Rom jest zły, ta dwójka. To znaczy jest dużo bugów, jest niedopracowany i niekochany. I... No nie wiem, no nie chcę się ośmieszać grając w grę, w której błędów nie widzę. A tam były niezłe jaja. Nagraj vloga z synem. Nie mam potrzeby, ani syna. I są prysznice w ogóle.
To nie wiem, tutaj będzie jakaś dalsza część zabawy, bo jak tutaj jest... drzwiczki są, to głupio by było stracić jakąś baterię. Niestety tutaj jedyne, co możemy znaleźć i podnieść... O, i się rozwiąza problem. To właśnie baterie. Chętnie ktoś z czatu zostanie twoim synem. Tak, bez problemu, wiek by się zgadzało, ale no, nie o to chodzi. No nic, no to są te prysznice. I no klimat jest no, bardzo ładny. Jest cisza przed burzą. I w tym momencie napięcie jest bardzo dobrze budowane. Prosty schemat, ale po prostu jak ktoś teraz walnie, przywali akordem, no to od razu jest posprzątane. Nie mam niestety kamerki, czy nie, no ale nigdy nie miałem problemów na przykład z moczem, prawda, więc tak się mówi, że można zrobić pod siebie, mi się to raczej nie zdarzało ze strachu, ale jakoś nie byłem w wybitnie stresowych sytuacjach. Symulator kamerki GoPro. Nie, nie, ktoś teraz dołączył. Bohater ma kamerę przed oczyma. O, tu już jest światełko. Czy tu mnie coś szarpnie? No i tu jest fajna faza, bo musimy znaleźć drogę wyjścia z kanałów. Jak mi smakuje ta yerba? Ja się przyznam, albo nie przyznam się, jest spoko. Zaraz, masz przecież pieluchę. Nie mam pieluchy, nie kupowałem tego. Znaczy, nie bym się giepsko czuł. O! Coś tam mignęło. Tu jest deska, czyli widzimy jak jest... Co jest najgorsze? Co jest najgorsze z tym wczuwaniem się? Czy normalny człowiek, gdyby trafił, to nigdy by nie wiedział, że tu jest wyjście. Ale my wiemy, że to jest gra i że wyjście jest. I od razu widzę schemat. To jest schemat pod Benny Hilla. Niestety. Teraz głośnik jest dobry, poziom głośności spoko. Tu zasypało. A, czyli ta droga, okej. Bardzo nie lubiłem w grach labiryntów. To jest coś, czego się bałem. I takie coś na przykład było w Amnezji. To jest przewaga pierwszej Amnezji nad tym, że nie była tak liniowa. Tam można było błądzić po tym. A błądzenie to jest coś, co jest dla mnie straszne. W Wildsteinie 3D nie mogłem wytrzymać już nawet. Jasność. Bohater nie potrafi, jak zajmę kamerę, a, też nie potrafi zadrzeć głowy wysoko. Znaczy, ona jest spoko horrorem, tylko ona nie wnosi niczego... Wszystko ok? Nowego, wszędzie są łysi. A, tu się kończy. Tam widzimy, że coś biegło, nie? Niestety, no najgorsze jest to, że się zna te mechanizmy. Ja się dużo bardziej bałem gier, bo Wolfensteina się bałem, że... Okej, widzimy katów, tu jest save point. Bo bestie nie potrafią się prześlizgiwać przez takie rzeczy. Chyba, że coś mnie teraz tu chwyci, ale jeszcze nie chcę zrobić, coś tu musi być fajnego. Że nie wiedziałem, jak działają. Ja wierzyłem, że ci Niemcy w Wolfensteinie są prawdziwymi Niemcami. Nie mogłem przejść... O, na przykład straszny dla mnie był drugi epizod Wolfensteina. To coś biegało. To jest fajny efekt. Bo tam się walczyło z nazi Niemcami. Tfu, z zombiakami. Tu ktoś coś zrzucał. Teraz to poczytamy.
A, bo teraz nic nas nie zje. To jest najgorsze, jak się pauzuje, to nic człowieka nie zje. Gospel, to jest pieśń, to jest... Jak to się nazywało? To biblijne takie. Horrory były fajne, gdyby na przykład cały czas zmiany rozłożenia pomieszczeń. Tak, Jaku dobrze mówi, tu chodzi o to, żeby gra troszeczkę bardziej tutaj łamała zasady. A tu zasady widać, niestety zasady są w tej grze jasne. Mamy scenę, teraz jest faza benihilizmu. Czyli będziemy się ukrywać, łamane przez uciekać. I kurde, jak się rozkminili te zasady, to jest smutne. I to ja to zrobiłem, bo czy gdybym nie rozumiał zasad, to bym się mógł bać, ale niestety je rozumiem. Okej. Dokumenty, co tu znalazłem. Psalm, właśnie. Gospel to jest psalm. Jest tak, naskrobane ołówkiem z tyłu jakiegoś formularza. I pismo zgadza się z próbkami od pacjenta ojciec. Martin Archimbaud. Czyli ojciec to jest ten, tak ktoś nie wiem, jest kilka person ciekawych. Jest ten gruby taki rzeźnik, bardzo sympatyczny. Są bliźniaki, nazwijmy to czterojajeczne. Jak ktoś widział, polecam swój materiał poprzedni, to zobaczy czemu. I jest ojciec. Czy możesz zapauzować grę na 2 minutki? No tak, bym akurat 2 minutki składał ten tekst. Bóg jest prawdziwy. No to się możemy cieszyć, prawda? To, co myliliśmy tak długo, jako duchy... Dusze, nie wiem, spirit albo ghost, bo ono jest to samo. Szaleństwo. Byliśmy tylko świadomie tam ignoranccy, czyli jakby to ładnie ująć, pełni niewiedzy. Potem łuski na oczach Saula. Był Saul, ktoś biblijny. Były strachem. Kiedy spojrzymy poza niego, prawdziwie widzimy. Pacjent ojciec. Okej. Okay. Największym grzechem na świecie jest świadome lekceważenie Boga. Czyta ten. No i proszę, i bardzo ładne przesłanie. JP2. By uzyskać objawienie i go nie szerzyć. To skąd to jest do starej myśli? To nie otrzymać tam dobrą nowinę, nazwijmy to, i nie nieść jej reszcie stada. To miejsce stoi w kolejce do zbawienia. Nie. A nie, by stać to miejsce. Stać w kolejce do zbawienia jest grzechem, za którym nie ma zbyt wielkiej kary. Mam nadzieję, że to jest dobrze wytłumaczone. Tak, książki tłumaczyć. Pratchetta. I mi się wydaje, biorąc pod uwagę, że ustaliliśmy, że te... tutaj widzenie w ciemności tej kamery opiera się na podczerwieni. To, że w tym momencie nic nie widzimy, jest błędem. Powinniśmy dokładnie tak samo widzieć. To jest bug wynikający z nieznajomości do końca tematu. Stać na drodze do zbawienia. A co ja źle przeczytałem? Boże, przepraszam. Już niestety ten... No, strasznie jest, tak, prawda? Tu coś mnie chwyci pewnie, bo jest... Widzimy... Jaki jest zabieg? Idziemy ze złego do dobrego. Człowiek sobie odpuszcza. Fajny zabieg. I tutaj... A dupa. Przepraszam. To nie jest tak, że straszę, tylko tak wyszło. A! I to jest też głupie. I to jest chyba... To jest mój grzech. Że pojawiają się informacje. Bo to chyba jest to. To, że gra mi teraz zdradziła, co mam zrobić, to strasznie psuje zabawę. Jak tego bym nie chciał wiedzieć, bo... No, gdzie jest zabawa? Jakbym teraz dotarł, to jest znajdzie co zrobić. Byłoby ciekawiej. Kurde.
To jest złe i tak się pojawiał za każdym razem, tylko teraz jest strasznie. Dowiedziałem się, co mam zrobić, jeszcze nie wiedząc, co się tu się dzieje. Tu jest jakiś schemat. No to jest benechilizm typowy. No tak jakby kamera miała reflektor i R. Bo ma! Ona nawet to widać, jak jest cień. Tylko teraz cień jest taki złośliwy do dupy. Mianowicie ona ma taką całą baterię diod podczerwienia, emitujących podczerwień. I dlatego właśnie w ten sposób widzimy w ciemnościach. Tylko dlatego tutaj nie powinno to wpływać na jej odbiór. No i tyle. Wyłącz HD w kamerę, co zaoszczędzisz ten... No wiem, tylko nie mogę sterować kamerą. No to nic. Okej, okay, my jesteś tutaj. Mamy... Czy to jest widok z góry? Prawdopodobnie tak. Nie chcę z nim się myśleć. Tu jest jakiś żeński... Czy ktoś, kto się zna na przykład na hydraulice, mógłby powiedzieć, że to jest wszystko okej? Okay? Jest takie coś jak żeński... odpływ? To jest bardzo ciekawe. A tu jest... A, czyli dobrze, tu masz pewno żeński? No tak. Żeński, a to jest więzienny. Kierunek jest w górę. I kierunek jest w górę. Nie wiem dlaczego. Pani odpływ i pan odpływ. No i jest gruby. I już widzimy, że będziemy uciekać tam. No i rozumiecie, prawda? Co jest niefajne. Tam Dexorize pyta, czy mają Wi-Fi w tym ośrodku. Wszystkie sygnały są zakłócane. Komórka nie działa na przykład. No więc, nie idę tutaj na razie. Aha, dobra. Muszę odpuścić to, żeby tędy wyjść. Dobra. Będzie trollowanie skryptu. Ja tego nie chcę, by tak wyglądało, no ale... Normalny człowiek by podjął z nim walkę. Albo faktycznie się ukrywał. Tylko, że w życiu byłaby tylko jedna szansa, nie? Albo on by zaczął coś... Znaczy możliwe, że jest głupi, prawda? No ale... Tu jest zbyt bezpiecznie na przykład się czuję. Jest dużo fajnego miejsca. Haj, tu leci pierwsza rura. Dobra, tak przepraszam, tak trochę nie myślę, nie? Ale to można by bardzo ładnie taktycznie rozplanować. Kiedy to aktywuje, on tu przyjdzie. I od razu się ukrywamy. Nie mogę nic zrobić. No i teraz czekamy, aż on... no, pojawi się pewnie, nie? Czy to ma jakieś znaczenie, to się nagrywa na kamerze? Tak! To, co widzimy w kamerze, bohater jest w stanie potem skomentować. I tu się czuję strasznie bezpiecznie. Tu mogę po prostu się rozluźnić, rozprostować nogi, SMS-a sprawdzić i tak dalej. Ktoś mówi, że już człapie. Mi się wydaje, że no może nie, bo to nawet jest trochę... Szkoda, że nie można też wykorzystać tego, że to jest kamera. Na przykład sobie zrobić zdjęć jakichś fajnych miejsc. Serce bije, więc chyba coś tu jest w pobliżu. O, idzie, idzie. Trochę potrzebował czasu, no ale... Czy nie chcę go tak robić chamsko w balona, nie? Bo mógłbym go wymikrować. On teraz sprawdzi złą. O!
przepraszam. No i znacie dalszy schemat zabawy, nie? Ale to było spoko, prawda? Bo było zaskoczone muzyka z Benny Hilla. Bo złamał zasady gry. Tam ktoś mówił, że on zawsze, jak nie zobaczy mnie, to sprawdzi tylko jedno. A tu się okazało, że jednak nie jest taki głupi. To było fajne. Więc mamy jeden odpływ. I chyba to był ten żeński. I teraz będzie ten ciekawszy. Albo właśnie męski. Ja tu się spróbuję wczuć, bo nikt normalny by tak go nie wykorzystywał okrutnie. Wiedząc, że on jest taki głupi. O, jeszcze tu jest miejsce, gdzie się mogę schować. Tam pyta, czemu mnie wyciągnął z szafki. Jest w ogóle teoria, że koleś nie jest do końca zgły, bo on cały czas mówi o jakichś securities i tak dalej. Więc to nie może, to może być taka persona całkiem okej. Okay. Tylko, że on zabije oczywiście, nie? Ale jest w porządku, fajny gość. No nie wiem, ja bym nie usłyszał. Ładnie skacze. Dobry, który zabija. No ale, Boże, zabijanie. No niektórzy dobrze, ten policjant też może zabić, prawda? O! Ja nie wróciłem do jakiegoś punktu wyjścia. W końcu się okaże, ten duży jest ojcem dwójki dzieci i zostały mu dwa dni do emerytury. O Boże. Przepraszam. O! I tu jest jakieś odpływowe. No tu się nie zmieści. Jakby wykształcił macki i długie ręce, to byłoby problem, ale nie wykształcił. No jest tam. A, bo wyłączyłem kamerkę, sorry. Tego właśnie zaworu brakuje w moim życiu. Jakiego zaworu? Jakby schód to by dał radę. No to jest jakaś, prawda, wartość taka wychowawcza, że jednak człowiek gruby ma w życiu gorzej. Problemy ze zdrowiem tylko same. Znaczy nie tylko, prawda, bo one rzutują na jego życie.
A! Ej! Przepraszam, że tego sprowokowałem, no ale nie było sensu, prawda? Każdy normalnie by tak zrobił, ja schodzę po tym teraz. On tam idzie gdzieś, bo jest zły. Nie widzę, gdzie idę w dół. To jest najgorszy z możliwych błędów. O, woda jest fajna, bo w wodzie coś się może ukrywać. Szkoda, że można pchać rzeczy. Możliwe, że któreś z tych ciał będzie krzyczało, więc ja tu uprzedzam, jakieś dziecko ogląda z mamą na przykład sobie ten materiał. To może się wystraszyć. O, to. O, bo takie coś cyknie. Że mogą rekiny przepływać, ja. O! Tak, o milfach myślę, prawda. Ja pójdę po misia. Że ciało może krzyczeć. Tak, bo to nas zaskoczy. Ja myślimy, że leży spokojne, a tutaj ciało krzyczy. Co jest? Raz, że obleśne, prawda? Wzbudza w nas odrazę. Mamy taki naturalny mechanizm, że nie bimy ciał. To jest jakoś pewnie uwarunkowane. No przez wiele czynników, nie? Żeby nie jeść trupów na przykład. Ja się spotkałem z takim słowem jak priony, nie? I potem mamy chorobę Creutzfeldta Jakoba. To jest to zgąbczenie mózgu ludzi bodajże. Podobno sprawia, że ludzie krzyczą i mają pożółkłą skórę, jak się je trupy. Ciekawe uzasadnienie. To nie był jakiś Amazing Grace, co on nucił? Pewnie... To jest ładne. Sankt Freud, ta Sankt Frua. Tu sprawdzimy, żeby tam żarówki. Baterie. O, no i teraz zdążyłem sobie zapisać ważną wiadomość, bo to z tym doktorze Wernicke. On tu zdradził, że Wernicke nie żył. No i czym jest projekt Wall Rider? No, w Wildsteinie mieliśmy te projekty takie, gdzie hitlerowcy... Fajny gość w ogóle. Znaczy on, Boże, w tym świetle strasznie niekorzystnie wygląda. Ale to akurat pokazuje, jak ważne jest oświetlenie, nie? Kiedy się robi jakieś zdjęcia modelek, czy coś... trzeba zadbać o odpowiednie oświetlenie, bo laska będzie brzydko wyglądała, mimo że może mieć spoko po twarz. I tak samo jest tu. Koleś się wydaje sympatyczny. Przypomina troszkę Large'a z domu Adamsów, nie? On brudzi zaufanie. Natomiast kiedy go się oświetli, to jest problem. Tak, Frankenstein. Troszeczkę Frankenstein. Frankenstein był sympatyczny. To jest takie jak trzypunktowe oświetlenie. Powinno się oświetlić troszeczkę bardziej z dwóch punktów z przodu i jednego punktu z tyłu z góry. Wtedy by lepiej wyglądał. No, takie ciekawostki. No i tu niestety się okazało, że już nic nie ma, ale jest... O! Dzięki Bogu strażnik miał baterię. Jest słodka tutaj ta, wierzyli, fabryka baterii. To tam mówi ten Luke, ktoś zrobi zdjęcia modelu, trzeba mieć dobrego grafika. Photoshop...
Znaczy tam, okej, tam może ktoś mówi mądrze, że to jest... że w fotografii tego trzypunktowego się nie stosuje tak bardzo. O, rzeka krwi. Ale to, co ja stosuję ten zabieg, bo tam ktoś mówi, że tak gadam, żeby... Aj, tu były kobiety. To na przykład, to budzi skojarzenia z na przykład Maszem. Bo tam też sokole... kobiety zamknięte, tak? W Maszu Sokole Oko też się zgrywał, żeby właśnie odreagować brutalność wojny. Ward to oddział. No tak, przepraszam. O. To było śmieszne niestety. Za dużo gier. Tam jak te ciała spada... Ej! Niskobudżetowe, ale... Teraz zwróciłem uwagę, że się postarali. Buty może nie mokną. To jest strasznie niemiłe, jak się ma mokre buty, ale jest spoko. Przeładuję baterię. Trochę tam zostało trochę tego, ale no. Dobrze w ogóle, że te baterie pasują do kamery. Ja chyba przypadkiem mam tutaj baterię do kamery. Właśnie, kamera ile tam jeszcze pociągnie? A pociągnie, nawet dobrze zużywa ten. Czyli przetestowałem to wszystko. O, czysta woda, można się napić. Czyli główny nosi gumiaki. A powinien jak robić takie akcje. Fajne, właśnie, czy ktoś z was, dobrze to przypomniałem, są te takie spreje, spreje, czy spreje można powiedzieć, a kijanki, tylko takie dziwne. Są te spreje hydrofobowe, jakby tym sobie wysmarował, podobno to łatwo kupić, ja tylko widziałem filmiki na tubie i robiły wrażenie. Jakby sobie tym wysmarował, wypryskał buty, to nie miałby też problemu. I ciemno. Coś rozrywa niestety. Tak, larwy kosmitów. O, ktoś spuścił wodę. Jak mieszkałem w niektórych blokach, to można, jak byłem dzieckiem, to było straszne. A jednak do... idziemy, do facetów idziemy. Czy nie masz skojarzeń z SimCity? O Boże! Ej, to jest bardzo ładne skojarzenie. Czy tu będzie zamknięte? No to hello. Ale czasami, jak dziecko, strasznie się bałem spuszczanej wody. To są że kobiety, nie. Jest problem z kobietami, murzynami i tak dalej w grach. To, co do tego nas doprowadziła poprawność polityczna. Niewolnictwo prawności politycznej. Czy to nie, teraz już się nie wzrusza spuszczanie wody? Najbardziej było straszne. Kiedyś byłem świadkiem czyszczenia szamba. To jest normalne, nie? Ale zrobiło na mnie wrażenie fakt, bo często jak się ciągnie wodę, a w sensie nie wiem jak to działa. Czy wkłada jedną końcówkę węża do danego naczynia, zasysa ją ustami, wtedy woda chwyta ciąg i sama się przelewa. I to samo koleś zrobił, kiedy odsysał wodę z szamba. Że jedną końcówkę włożył do tego, zaciągnął to, co było w tym i wylatywało. Opowiedz nam o traumach. Naprawdę tak zrobił. To było straszne. Gotówka. Słyszałeś o Stanfordskim eksperymencie? Tak, lubię Zimbardo. Zimbardo jest fajny. Ma bardzo... Ej, w ogóle on ma kurde coś 100 lat, ten Zimbardo, i ma bardzo fajne materiały na tubie wszędzie. Te drzwi były zamknięte wcześniej chyba. A nie. A te? Że toaletowy humor. Nie, to nie o to chodziło. Hej. Jednak niczego nie owiec ten. Nie zamykam go, bo zabity. Ile masz pamięci w tej kamerce? A nie wiem. Ale jest spoko model. Czy głupi twórcy się nie pokusili? Może próbowali o współpracę. To chyba kolejny Benny Hillizm się kroi. O, efekty wody są bardzo dobre.
tu jest bateria. Zwróćmy też uwagę, że twórcy jak na razie nie łączą dwóch tutaj takich elementów, które mogą przerazić. Mianowicie nie ma tutaj naraz walki z ciemnością i benihilizmu. Dużo baterii mam w ogóle. Że nie wygląda na niskobudżetową. Tak, ej, bo to jest właśnie spryt twórców, że goście potrafią wykorzystać ten budżet. To nie są durnie, za przeproszeniem, od tego Shadowruna, którzy nagle mówią, że nie zrobią, bo nie mają pieniędzy na sejwy. No co ty się wygłupiasz? Tylko oni to jest imponujące i to jest fajne. I to się chwali, taka postawa. Teraz tak, skąd ja przylazłem? Mam nadzieję, że tutaj będzie ciąg dalszy. No nic. Oho. Cienie sobie chodzą. Czy ja przeładuję teraz baterię? Już mimo, że mi jest szkoda, bo coś tam będzie mnie goniło za chwilę. O! Fajna zabawa z odgłosami. Że jest ciemno, nie musi tych strość. Tak, ale o to chodzi. I my nie zwracamy uwagi. Czy pan coś powie? Obstrażnik. Czy ja się nie wracam? Nie. Chyba w Amnezji była fajna scena z wodą. O! Coś tu tak ciemno. Tu coś mnie zje i będzie znowu chyba kolejny... Kolejny taki... taka przerwa. Prawda? Bo... O! A nie, jest jakaś ta, jak to się nazywa. I to jest teraz... Teraz czuję, że nie idę jak w Call of Duty po korytarzu. Tak, że będzie... A, był safe, tak? No. Mi się wydaje, że teraz dopiero będzie safe. Bo już pewnie się kończy pamięć na poziom, nie? Bo on jest całkiem był spory. I gdzieś tu muszą po prostu... zrobić to cięcie i dostaniemy w głowę czy coś takiego. Chyba, żeby, no, chyba, że zmienią ten schemat, to właśnie o to chodzi, żeby nie grać cały czas na tym samym, nie? Bo się gracz nudzi i się przyzwyczaja. Ja bym szedł po tym, ale się nie da. Szkoda, nie szkoda baterii, bo że tyle baterii się marnuje. Machasz ręką, jak mówisz. Tak, bo... Kiedyś odkryłem gestykulację i mi wychodzi. Tego nie dlatego dałem kamerę na rękę, nie? No bo możesz się doświadczyć. Tu są emocje. Na twarzy jest totalny taki muł. Dlatego jest broda, nie? No bo to mu maskuje, że nie ma emocji. Natomiast są w rękach. Szymek, nie chcę spoileruj, to nie spoileruj. Stamtąd przyszłem. Tu jest światło. Może było, w ogóle warto było od początku do niego iść. Nie, przeładowuję baterię. Może będą jakieś śmieci. Mam coś. A! Kurde, on tu cały czas był, ja tego nie widziałem i mi zepsuła się cała zabawa. Sorry. Ja mówiłem, że właśnie nie łączą tego schematu, a połączyli. Sorry. A, przepraszam. Psuje grę, wiem. Czy nie, to nie jest na umyśle tak strasznie, nie? Natomiast to jest takie analityczne przejście, no.
Ja wiem, że to dużo osób się nie podoba, nie? Nalot takich emocji to są... Jak ktoś chce koniecznie zobaczyć to z kimś innym, to tuberów ma do wyboru. To jest takie dla game designerów przejście, powiedzmy. A, i znowu schodzimy w dół. Czy? A, nie można schodzić w górę, prawda? Przepraszam, znowu schodzimy po schodach, o. Bo to się łączy przeważnie, schodzić coś tam, więc dołączamy w dół, a chodziło o używanie słowa po schodach. Poprawiłem się. Pogadaj z nim. Nie ma tutaj takiego rozmawiania niestety. 4-2 godziny. Ten śpiewający koleś. Tak, on był bardzo fajny. Takie momenty są właśnie słodkie. Okej, tu jest ciemno. Tu powinna jechać śmieciarka. Przypomniał mi się fajny film. Z tą laską z tego, z Requiem for a Dream, jak była jeszcze młoda i nielegalna. Labirynt. Z Davidem Bowie też. Straszny wypas. Tam były też tunele. Bałem się wtedy tego. Podskocz do góry. A, i tam akurat coś, prawda, ktoś... Jakiś dezodorant. Strasznie dużo ciał. Jak ona się nazywała? Jennifer? Czy reklamuje yerbę? Nie, nie, nie. Czy wczoraj piłem herbatę i coś wiem, że to jest niedobre. Zacząłem się skupiać na uczuciach i wyszło, że sy. Święto much. Władca much był fajny. No i myślałem, to czytam, myślałem, że te kanały nie mogą śmierdzieć już bardziej. Jednak wypchane setki ciał do pokoju, tysiące mów. Czy to jest ta droga, którą ksiądz mówi wyjść, nazywam ksiądz, prawda? Ten taki koleś, wyjściem. Okej. Okay. No jest, idziemy w każdym razie. Nie, nie było śladów krwi. Reach the ground floor. No okej. Okay. Jaka to yerba? Nie wiem. Absolutnie się nie znam. Moment, trochę się wygodniej ustawię. Gdzie masz termosik? A nie, już wypiłem to. Tu zostały jeszcze jakieś tylko zlewki, niestety. Co tam mówi ten? Gameplay shots z GTA ktoś pisał. Sesus, tak. Są filmiki z GTA 5. O, można pchać. Ja wiem, że się kilka razy zalewam. Wiem. O! A! Myślałem, że kobiece nogi. Jest krew. Drabina Jakubowa. O Boże, sorry. Tam były takie te fajne ruchy głów. Nic tu nie ma. Czy kiedyś szansa na Unepic? A tam się cały czas coś dzieje z Unepiciem. No dobrze. Tu jest wyjście, czy tam droga do góry. A tu? No, jest misiek. Tylko tak, gdzie przed nim uciekać? Tu. No, to się nie zmieści, prawda? Ile za dobry? Nie wiem, ja tego nie kupowałem, że tak powiem. A to nie chodzi tutaj, tylko... Pewnie wyjdzie zaraz tędy. No tylko dlaczego miałbym tam uwalniać coś?
I gdybym wiedział, że ta gra nie jest liniowa, to ten wybór byłby fajny. A tak niestety jest problemem. Skąd masz yerbę? No, można ją dostać na przykład i tak dalej. Więc nie kupowałem jej. Nie nabywałem jej metodą kupna, tak to mogę ująć. No to nic, no i tam jest chyba... No skrypt by tak chciał. To jest głupie, nie? No każdy normalny człowiek, który nie waży tam 500 kilo, by tędy przeszedł. To nie jest problem, prawda? Tu się wcisnąć. Noga, główka i tak dalej po kolei. This is Johnny, prawda? Ej, świetna była parodia tego, liśnienia w tych Simpsonach. O, rewelacyjne było. Jak ktoś ogląda, były takie odcinki Simpsonów, te na Halloween. Halloween. Świetne. No niestety. Och, nie chciałem się tak szybko otwierał. Okej, okay, tu jest schowek dla psa. Puszka, która jest kanciasta. O, dzięki Bogu. Dlaczego mi to cieszy? Bo im mniej dróg, tym bardziej wiem, która jest... Nie, tutaj jakby zostawili to otwarte, żeby gracz mógł się pobłądzić, to było ciekawsze. No, okej. Okay. Najlepsza parodia Finga w Pingu. Tak, w Pingu i The Thing to była rewelacja. O, coś nowego. Prysznice. A właściwie tutaj robili eksperymenty. I tam się podniosą te pewnie kurtynki. Nie ma fizyki niestety. Mnie tu podstawowo tylko szukają... Baterie mi brakuje. O! O, szkielet, prawda? I dzięki temu przejdziemy tę grę z całą świadomością fabuły, to jest ważne. Tu nic nie ma, tu jest dokument tak zwany. Jest raport tego projektu Warrider. Głupie jest to, że teraz na przykład się to zatrzymuje, więc mogę się absolutnie zrelaksować. To było fajne w Dead Space, że tam takich wolnych rzeczy nie było. Że korpus, a nie szkielet. Nie no, były tam nogi, to był korpus ze szkieletem, spokojnie. No, ten pacjent, to mówi Rick Traeger, nie udało mu się. Robiłem co mogłem, jestem tylko lekarzem, nie cudotwórcą. Całkiem dobrze mi idzie tłumaczenie. Jestem nowy do tych rzeczy, tutaj w cudzysłowie, które robią doktorzy. Więc cały czas staram się odkryć te sztuczki. W każdym razie, ktoś wyciął tłuszcz z tego, nazwijmy tego przypadku, czy właściwie wypadku, czy katastrofy projektu Warrider. Tylko ciekawe, czy to jest przenośnia. Pewnie tak. Tracimy pieniądze, kiedy ta rzecz stanęła na cyckach, cytuję tego całego Billego. Ale udało mi się wychudzić personel o 88 osób, co oznacza krótkoterminowe oszczędności, w sensie chodzi o wypłaty, i długoterminowe oszczędności w pensjach i opłacie medycznej. 80? Przepraszam, tam pomyliłem się. 80, tak, 8T, nie 8, to mi się myszka zasłoniła. No i cały czas starałem się dowiedzieć sporo o biologii. Chciałem odkryć biologię, prawda? I was on the fence about it. Co ten zwrot dokładnie oznacza? To jest też jakiś frazal. Mówisz w dupie czy w dupie? Co to za pytanie? W końcu tutaj mówię, brzmi, że ten, że dłubał przy tym, tak? On tu mówi tak, teraz odkrył, że osoba nie może żyć bez nerek i każdego dnia coś się uczysz. Tylko ciekawe, on defense, aha,
Nie byłem zdecydowany, dobra, rozumiem. Ale teraz wiem, że osoba nie powinna być bez nerek. No wiadomo, że nie potrafi być bez nerek. Tylko ciekawe, jakim był doktorem w takim razie, skoro nie znał takich rzeczy. Skoro nawet ja wiem, że raczej bez nerek jest ciężko. No okej. No i tu się coś się stanie. A nie. Że po tej grze Elamin FC. Miałem FC, robiłem FC. Ale to jest niski poziom. Czy da się z niejedną? Tak, i tam jest całkiem spoko. Przecież Saleta żyje z jedną nerką. I się jeszcze bije. Masz dzień skrzywy nadgarstek. Tak, to jest niestety ta pozycja. To trochę kamera psuje ten, bo się wydaje, że ta ręka jest wielka. No jest wbrew pozorom. Dlatego są problemy z nadgarstkami, jak się potem siedzi przy kąpie. Tak między nami mówiąc. No i teraz nie wiem, jest zagadka. I tu był, jest kawałek szkieletu, prawda? Bo są kości, prawda? Znaczy wiadomo, że szkielet jest połączony z człowiekiem. Od rozłączenia. Zaraz. Są odkładki z podparciem. Tam jest sugestia przecież nad sufitem. A żeby co, wejść na łóżko? Moment. I kurde, i schodzę poniżej... Ilu tych baterii? 6. A teraz, jest ślad krwi. Ale... Po prawej wejście. Serio nie widzę, naprawdę. Tu jest... Otwarta krata. To jest kaloryfer. Nie, serio nie widzę. Autentycznie. A dobra, teraz widzę, przepraszam. Niemowlęta nie wpadają w szok. Co to znaczy? Sorry. Jakby mnie coś goniło, to bym pewnie miał większy kociokwik. O, tu jest to z tym panem. O, nie mogę się ruszyć. A, mogę się ruszyć. Okej, możliwości. Trzeba było zamykać. Przepraszam. O Boże. Bateria się skończyła. Bo jadę bez zasilania, sorry. Kurde, troszeczkę niestety jest takie Call of Duty. Niski poziom akumulatora, no. Okej. Weź baterie z gry. I właśnie... O. Skrypty cię gonią. Skrypty są najstraszniejsze. Tu zdamiłem. Już tak się no nie myślałem, prawda? O, jest znak krwi.
Sorry. Okej. No jak to? Przepraszam. A! Za wcześnie, wiem, wyczułem teraz. Okej, sorry. No jak to teraz? Kurde, ale dał mi w takim miejscu, że ja nie wiem gdzie iść teraz zupełnie. Czy nie możesz pierdzieć? Nie mogę. Ej, kurde. Tam gdzie byłem była z... Chyba, że zaliczyło, że przeskoczyłem. Bo ja nie wiem teraz, co się stało. Czyli zaliczyło ten skok bez sensu. Tu jednak nie. Okej, no zdezorientowało mi ten moment z save'em. No jak? Martini lunch. Hmm? Have a little confab. Blah blah. Failure than you look. A little cardio wouldn't kill you. Okay, here we go. Arms and legs inside the car at all times. No i wycieczka. Kamery żeby nie zabrał. Ale taki potwornie ten. W stylu, no, Hopkinsa i Milczenia Owiec. You know, I love the mountain air up here at night. You wanna head out and take a stroll? Go ahead, I'll wait here. Go on, run free! I'm in no hurry. No? All right. Złośliwiec. Close to the grindstone, I like that. Okay then, right this way. Nie ma bielizny gość w ogóle. Na koszt funduszy zdrowia.
crimping my tongue to any use anyway. Truth be told, I was just tired of licking my own stance. Bardzo ładna scena. Here we are then. Thanks so much for coming by. We'll begin your consultation in a moment. We'll just need a second to wash up and, no movies. And it'll give us a chance to talk. O. Okej, jakieś APM-y. You know, I'm a bit worried how much time you've been spending with Father Martin. I know, I hope you haven't been letting him confuse you with all his holier-than-thou Bible-thumping. No offense to the man, but I sometimes worry he might just be a little bit crazy. It's understandable when people get scared. There's like to turn to God as anything else. And God died with the gold standard. We're on to a more concrete faith now. You have to rob Paul to pay Peter. There's no other way. Murder is the simplest form, but what happens when all money's gone? Well, money becomes a matter of faith. And that's what I'm here for. Make you believe. You paying attention? Don't pass out on me. There's still a lot for you to absorb. There. Better now, right? Here's an OE cheat here. We made the consumer into the means of production. This thing is gonna sell itself. Raz, dwa, dwa. O, APM-y. Grunt to wziąć kamerę, no bo to już... No i to jest to. Bo to się już ciągnie, a jest już późno. Więc no, tak ta gra się tutaj kroi. Są mrówki faraona. Czy coś takiego. Nie znam się na owadach niestety. Więc to będzie w następnym. Nie wiem w jakim stopniu jest fabuła, no ale był wreszcie zwrot akcji. Taki typowy, że jesteśmy, a tutaj... Ciach. Więc widzimy się za chwilę. Jeszcze tam na jakimś pożegnalnej mowie, czy czymś, może coś się tam zaktualizowało na Steamie. A teraz sobie tak mile odcinam, to taki byłoby gra słów. Ucinam tę część. Pam.